Witam, z tej strony Kaziosowa, to jest kolejny odcinek z Yakuza 0. Dobra, idziemy jednak do tego punktu tutaj znacznika, ponieważ możemy jeszcze teraz przed skończeniem, ostatni odcinek będzie, ale zrobimy jeszcze tylko to i ostatni odcinek potrwa trochę dłużej. Tak, payout ready, bo polega to na tym, że mamy... Okej. W sumie mamy ostatni... Mamy opcję jeszcze skończenia tutaj oczywiście. W sensie takim, że mogę to po prostu powtórzyć sobie. To co mamy teraz do roboty. Mogę powtórzyć, nic się nie stanie. Wy tego po prostu nie będziecie widzieć. Tej końcówki, w sensie no... Kurczę, zapis sobie zostawiam tak czy tak, więc... powtórzenie nie będzie problemem dla mnie. Końcówki. To jeszcze. Okej. Teraz tak. Bo generalnie chodzi o to, że w momencie takim, że ja mam powtórkę możliwą, coś głośno jest ta gra. To pewnie dlatego, że ja gram. Słuchawka i po prostu mam głośno. Że po prostu jest końcówka, która nam nie gwarantuje, że nie będziemy już wracać. Więc to jest na pewno koniec samej produkcji, samej gry, więc nie mamy pieniędzy. Więc musimy zainwestować tak. Okej, i teraz tak. Pogadajmy z nią jeszcze. Nothing. Pytajmy, zróbmy to. Okulary tak. Dobra, zrobimy tą pobocznego questa. I pójdziemy kończyć fabułę. O matko. Tak, to na pewno, albo to pytanie będzie dobre. We're clothing and shelter. Jakie są twoje silne strony? Okej, ostatnie pytanie.
Dani? Hi. So da na. Okay. Yeah. Hi. Okej. Okay. Czemu on ma takie oczy jak robot, kurczę? The next day. Przed kolejnego dnia. Nie, spóźnia się. Nani? Czyli gość... czyli to było po prostu takie wkręcenie jakby trochę. O, możemy... kolejne. Ale generalnie gość przyszedł, odebrał jakieś tam fundusze chyba i se poszedł, tak? Dobra, lecimy już z główną fabułą. Będziemy kończyć odcinek po głównej fabule. Nie będziemy robić żadnych pobocznych rzeczy dodatkowych. Możemy się na Goromajima przełączyć, ale nie będę... już tak robił. Mam ewentualny zapis, więc... więc nie ma problemów, na przykład gdybym chciał jeszcze coś posprawdzać później. A, Goro. Aha, czyli teraz jako Goro Majima musimy zrobić wszystko. Okej, wyjdźmy na chwilę jeszcze na miasto. Teraz jako Goro Majima możemy robić na mieście rzeczy. Co mamy? Jedynie możemy iść do Sereny, możemy iść do tego parku dużego. No i nic innego nie mamy, nie możemy się przenosić. Chociaż wiecie co, spróbujmy jedną rzecz. Zaraz tutaj wrócę od razu. Chcę sprawdzić, czy taksówką możemy jechać do tego drugiego miasta. Jeżeli tak, to wtedy można dodatkowe rzeczy robić w tym drugim mieście. Jeżeli nie, no to wiadomo, to logiczne, że... że tutaj skończymy rzeczy. 10 tysięcy. Okej, okay. Czyli 10 tysięcy jest chyba płatności, nie wiem, czy za wyjazd z miasta, czy za zmianę przystanku, że tak powiem, tego samochodu. Dobra. Lećmy. Dobra, już zainterweniujmy, jak nacisnąłem E, to możemy przeprowadzić interwencję, niech się będzie, niech im będzie. Mam nadzieję, że nie mam, że nie będę miał problemu z walką na miejscu, bo będę inaczej musiał, wiecie, pieniądze wydać. Znaczy wrócić się tutaj zapisem, tutaj zapis, po prostu wrócić się i wtedy walkę ponowić tamtą. Zróbmy tak. Ej! Tutaj teraz inwestycje jeszcze przeróbmy. Cudo. Okej, okay, przeróbmy jeszcze inwestycje jako... Gromadzimy, mamy 146. Okej. Okay. Teraz tak, 156, nie 146, 156. Jako slager możemy zainwestować, nie wiem w co. Azure Dragon Spirit Mode. Mm.
to. I co jest, nie mogę? A, bo muszę zainwestować najpierw w to wcześniejsze, dobra. I będzie górę. Zure Dragon, okej. Okay. To jest resztka, którą mieliśmy do wydania. Mogę w sumie w Breakera pójść, chociaż w sumie... Dobra, już zostawmy tak jak jest. Lećmy. Czocicy go bili, ale to na jego własną prośbę. Orera nie atara. Chanto atama sagete geyo. Ma. とりあえず相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？ どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一坪はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は 死んでろか。手離せよ。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺はお前まさか堂島組に行くって 堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。Troszkę przeszkadza mi to echo. Ale nic na to nie poradzę. Dopóki nie kupię nowego mikrofonu. Oczywiście takiego na USB. To jest plan do Jima Family Office. Makoto から電話預かってきた。 O,
wstępu nie musieliśmy robić. Zrobimy to wewnątrz. Chyba. Coś to długo trwa. No loading. A jednak nie. Ostatnia scena teraz na łodzi. セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。へい。なんだありゃ。 島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけで行けんのか。やっと来たか。渋沢。 渋沢！ 渡しざちにわるか？てめえら。ちょ、ぷじに。Chyba się jednak zacznie tutaj walka. Chociaż kto wie. Jest takie, wiecie, takie mówienie, że zacznie się walka, zacznie się walka, zacznie się walka, ale tego nie jestem pewien. Kawaleria przybyła. Kazama-gumi-ga! Czeka nas walka, tylko nie wiem gdzie. A, tutaj, dobra, bo odgłos się zaczął robić i musiałem. Bo nie byłem pewien gdzie. Jedziemy. Akita, który to był? Ej, what the f... Opcja. Nie, 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 co to jest? Ja tego nie rozumiem, co to jest? Tak. Weźmy ten miecz. Takie, wiecie, wybuchanie, takie odrzucanie mnie całkowite. To nie wiem, co to jest tak naprawdę. No kurde, no. Ej, my tego nie zrobimy.
My tego nie zrobimy, bo tutaj do strzelania nie wiem. Powiem wam szczerze, przed strzelaniem się nie wiem obronić. Co nacisnę shift i on nagle odbije ten strzał. Teraz też kolejne odbicie takie całkowite. Więc nie wiem, co ja mam robić tutaj tak naprawdę. Powiem wam szczerze, nie wiem, co ja tu mam robić. Bo to jest zbyt trudne dla mnie. To będzie powtarzanie i powtarzanie, powiem wam szczerze. Naprawdę, to strzelanie to jest najbardziej wkurzająca rzecz na świecie. Bo tak, pistoletu nie macie. Oni sobie mogą strzelać. My pistoletów nie mamy zbytnio, tak? Jak z pistoletami szybko się nie da pokonać. No chyba, że w ten sposób, ale to inaczej się nie da. Akita to jest ten duży tam przy wejściu. Jak widać. Weźmy styl walki, zmieńmy na bestię. No widać, no widzicie, ej, i nagle jest strzał z czegoś, czego nie rozumiem kompletnie. Mi odbiera to 3/4 życia. W dodatku nie wiem tak naprawdę, gdzie mam uciekać przed tym, tak? Strzelam, że to jest jakaś rzecz związana z, nie wiem, jakiś rakietnica czy coś takiego. Ale generalnie nie wiem, gdzie mam przed tym uciekać. Dobra, Akita oberwał. Znaczy ten gość oberwał, nie Akita. Akita jest tutaj. Akita to jest ten gość, który się pytał, jakie są rozkazy. Okej. Najgorzej, bo ja tutaj mam rozłożone w całkowicie... Całkowicie położone jestem, jeżeli chodzi o inwestycje, walkę w tej grze. Okej, i został nam Akita do pobicia. Którego możemy tylko... O, jest miecz. Okej. Ale nacisnąłem nie to, co trzeba. Teraz, worn out katana. Okej, zobaczmy jeszcze, co zostało. Trochę zostało tej walki, powiem wam szczerze. No będzie trudno, bo już jest końcówka, a my prawie życia nie mamy. Plus nie mamy jak się leczyć. Okej, pokonani, teraz mam iść. Weźmy ten styl. Albo szybki, bo on biegnie wtedy bardzo łatwo. Lecimy dalej z walką. Mam nadzieję, że tu już nie będzie z pistoletów, bo... Pistoletów się najbardziej obawiam. Pistoletowych gości się najbardziej obawiam, bo one najwięcej zadają obrażeń, przed którymi się nie można schować. Bo o ile przed tymi można się schować, nie wiem, chronić się za pomocą shiftu, to przed tamtymi nie można. Okej, strzelajmy sobie. O, był strzał teraz z pistoletu. Jest tam gość, który jest z pistoletem. Okej, strzelamy sobie jak leci. Tak. Tak. Podejrzewam, że wiecie, jakie są style walki, które... W stylu walki jakieś są ciosy, które mi pozwalają dużo łatwiej zadawać obrażenia, ale ja tych ciosów się nie nauczyłem do teraz, a to już jest koniec gry, więc... Tak naprawdę ja tu nie mam nic do roboty, ja tu mogę jedynie zginąć za chwilę. Okej, otwieramy drzwi za pomocą niego, przed którymi będą oczywiście kolejni kolesi, mam nadzieję, że jak mówiłem, nie ma broni,
Nie, jest broń. I to jest broń, która, kurde, nie mogę się jej pozbyć. Podwójna. Podwójna broń. Przed którą nie mam jak się pozbyć. Uleczmy się ostatni raz. Mam nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy się muszę leczyć. Jeżeli chodzi o Kiru, bo... Już będę klnął, bo powiem wam szczerze, to są najbardziej wkurzający goście. Goście z bronią, przed którymi nie macie ratunku, bo nie macie broni, takiej, której możecie sobie wziąć, przycelować. Dobra, spokojnie, weźmiesz sobie, przycelujesz. I tyle, ale... Naprawdę, ta gra jest trudna. Dla mnie jest trudna Można było się dziwić, czemu ja wziąłem łatwy poziom trudności. Właśnie przez tych gości z bronią. Bo wiedziałem, że będzie coś takiego, co pozwoli mi... będzie powodować, że będę tą grę grał rok, dwa lata. Nie, oczywiście przesadzam, ale... Będę w nią grał tak długo, że nie będę już nic ogarniał i będę chciał ją jak najszybciej skończyć. Przez co będzie powodować to, jeżeli bym grał samotnie, że będę szukał sposobu na bardzo łatwe użycie Gold Moda. Shibusawa? Nie. Będzie nas jeszcze czekać walka z Shibusawą. Powiem wam, przepraszam za to, że mówię w trakcie tego, co mówią. Okej. Musimy biec. Powiem wam szczerze, jestem bardzo głodny. Mimo że stwierdziłem, że nagram, to jestem bardzo głodny. Teraz musimy wziąć styl Rush, żeby szybciej przejść tam, ale walczyć będziemy stylem Bestii. Rush możemy szybciej biec, ale za pomocą Bestii możemy mocniej walczyć, co jest teraz przydatne, bo jest Takashi, który ma dużo życia, ale my mamy dużo możliwości uderzenia go z trudniejszych, z takich rzeczy, które można wziąć za pomocą Bestii od razu. Naciskałem E, ale się nie udało, tak? Ta gra będzie mi się śnić po nocach, kurde, bo nie umiem z nim walczyć. Nie umiem z nim walczyć, mimo że to jest prosty przeciwnik. Bo o ile mamy takie właśnie stoły i tak dalej, to walka jest najtrudniejsza właśnie w takich momentach, bo nie macie leczenia. Jest Shibusawa u samej góry. Z Makoto Makimurą. A nie, czeka nas walka, dobra, to myślałem, że czeka nas przejście już teraz. Ale Sato nas czeka jeszcze. Okej, ostatni cios.
Tak, będę tak przełączał się, to jest logiczne. Że ja się będę przełączał, bo wiem, że... Kurde! Nie, rush i lecimy, lecimy, bo nie ma co się przełączać, kurde, jak oni tu są. Naciskam E, on se strzela. On se strzela, zaraz zginę. Więc muszę postarać się nie zginąć, chociaż na chwilę zabić go. Dobra, zdjęty, szybko się inwentory i leczenie. Bo inaczej się nie da. Bo inaczej się nie da, jeżeli nie przez leczenie. Tak, naciskamy E, jak się da uciec, to naciskamy E. Dobra, bo naprawdę to jest... Będzie problem później z tym leczeniem, jak będzie trzeba się wyleczyć, to nie będę miał jak się wyleczyć. Już skaczesz, no kurde, jak ty możesz skakać, jak ja nie mogę skakać? No powiedz mi, ja nie mogę skakać, z pasją nie skaczę. Się. Więc naprawdę, w niektórych grach, na przykład niektóre ciosy, niektóre rzeczy są, jakby powiedzieć, śmieszne, bo... Ale to jest oczywiście skok w trakcie czasu, więc to jest logiczne, ale... Więc to jest możliwe, ale generalnie śmieszy mnie to, że w niektórych grach jest tak, że przeciwnik może coś wykonać, gdy wy macie to zablokowane. Nie wiem, przykładowo, to jest oczywiście przykład taki głupi, ale nie wiem, przykładowo, wy nie możecie skakać, przeciwnik może sobie skakać przez płot. Więc, no. To jest ta trójca, która była u góry. Która walczy chyba wręcz, mam nadzieję. Że bronią nie będzie walczyć, tylko wręcz. Bo ją się łatwiej pokona za pomocą walki krzesłami. Jeżeli... Okej. Ej, to było dziwne. Naciskam E. Okej, to było dziwne, bo on se skoczył, wziął nas za ręce i przerzucił. Dobra, pierwszy jest pokonany, jeszcze zostało dwóch. Okej, jeszcze Mori i Yoshikawa, ja czytać nie wiem już, kurde, Yoshikawa jeszcze został, który jest trudniejszym przeciwnikiem, bo on sobie kopie nas i ucieka przed nami. Ej, to jest dziwne, patrzcie, to krzesło tam. Widzieliście to krzesło tam? Zaraz wam się skieruję głową w tamtym kierunku! Ajajaj. Serio? Serio? No. Dobra. Zmieńmy styl walki, bo... No, okej, Yoshikawa pokonany zaraz będzie. Jak widzicie, to krzesło tam to jest śmieszne, bo to krzesło nie powinno tam być. Nie powinno w ogóle tam się pojawić. Zostało przeniesione podczas walki. No teraz pistolet, no serio? Was chyba waliło. Was chyba powaliło naprawdę, twórców. Bo kurde, pistolety rozstawiacie mi w momencie, gdy ja nie mam życia. Gdy ja nie mam możliwości leczenia się, oni sobie goście z pistoletami wstawiają. Tak, lećmy do góry. Do góry. Ostatnia walka? Mam nadzieję, że to będzie ostatnia walka jako Kiru.
O, nawet nie będzie ostatnia walka jako Kiru, bo na Goro Majima się przyłączamy. Dobra, teraz my tu bestii nie mamy. Ale inwestowałem w sumie teraz w kije, więc z pomocą kijów będziemy uderzać Kojima Family. No, naprawdę, tu by się przydało, tam się przydałby Goro Majima, bo jednak on ma breakdance i tak dalej, a tutaj by się przydał Kiru, bo widzicie, ile tu jest rzeczy do podniesienia. Takich rzeczy, które za pomocą bestii można by było łatwo wziąć i użyć jako z broni. Pewnie będzie tak, że na Goro nie będę prawie nic się leczył, a jako Kiru będzie 3/4 to będzie 3/4 walki było to leczenie. Mam nadzieję, że tam już nie będzie walki, ale jak już będzie walka, to mam nadzieję, że to leczenie wystarczy mi, bo inaczej będę musiał powtarzać całość. Okej. Ale to wtedy by to przygotowane lepiej. Też plus, bo jeżeli będę musiał powtarzać, nie zdenerwuję się bardzo mocno, ale generalnie będę mógł przygotować się trochę lepiej. Na przykład zakupując bądź jedzenie, bądź jakieś broni, jeżeli będzie jakaś możliwość kupienia broni. I zainwestowanie oczywiście w umiejętności wtedy. Wtedy pójdę jeszcze w style walki, w uczenie się styli walki, jeżeli będzie trzeba powtarzać. Okej. Okay. W sumie jako Kiru nie sprawdziłem, czy mam wykupione wszystkie miejki do punktów życia. Bo to było najważniejsze w sumie do wykupienia. Później można było wykupować... Później można było wykupować resztę, mam nadzieję, że to nie było nic dziwnego, bo... Zrzęsło mi domem tak lekko, ale mam nadzieję, że to nie była, nie wiem, w kopalni coś. Ma wyjście, dobra. Okej. Okej. Czemu ty się drewnianym kijem bijesz z nami? Kato. O ile ten, to ten drugi, to ja wiem, to spoko. Bij się, Moira. Ale Kato bije się z nami drewnianym mieczem. Mieczem do nauki. Okej. Okay. Na szczęście ten kij się nie niszczy. Pummeling Bat. On jest niezniszczalny, to jest plus. Tego. Przejście dalej? Przejście dalej. Te drzwi też są dziwne, bo... Jest próg? Są drzwi. Ten próg jest postawiony wyżej. O, pistolet wszedł. Weszła pistoletówka. Dobra, trzeba się przedostać szybciej tam. Utsumi. Plus tych pistoletówek, przynajmniej tego, które tutaj były i tych ostatnich pistoletówek u Kiru, jest taki, że goście mają mało życia. Goście mają mało życia, są przeciwnicy, którzy mają więcej od nich życia, oni mają pistolet. Ten plus, że mają pistolet, ale mają mało życia. Więc łatwo się można ich pozbyć, jeżeli się szybko do nich dostanie, nie tracąc prawie wcale życia. Okej, okay. Shirusawa pokonani dwaj od razu. Okej. Okay. Pokonany, otwieramy za pomocą niego drzwi. I lecimy dalej. CP też nie zbierałem długo. Dużo, znaczy. Okej. Okay. Górę jeszcze. Jeszcze w górę. Lecimy. A nie, w tu. Tu. Okej. Okay. Pistoletówki? Chyba nie ma. I... Nie, jest. Pojawił się. Mówię, chyba nie ma i popełniłem błąd. Ishimoto był gościem z pistoletem, raczej z karabinem. Przepraszam, z shotgunem, bo to jest shotgun. Bądź karabin myśliwski. Nie, shotgun, pump. To był akurat shotgun.
który się używa chyba na polowaniach na kaczki, jeżeli dobrze pamiętam z gry The Hunter. Cult of Wildlife czegoś tak, ale to czy tam z czystego The Huntera. I z filmów oczywiście, bo są też filmy, w których na przykład były filmy, w których właśnie scena polowania była widoczna, bądź polowania, ale na te krążki wypuszczane przez ludzi. Przez maszynę, przepraszam, ludzie do nich strzelali. Okej, zawsze naciska się ten jeden. O! Bija się kucycenka, więc jacyś mocni przeciwnicy. Dwie pistoletówki, do których się trzeba dostać. Okej, i został jeszcze jeden przeciwnik. I teraz... Okej. Pokonany już prawie. Zostało połowę życia mu gdzieś, tak? Połowa, no... Połowa. I musimy sobie coś... muszę sobie coś zrobić, jeść jednak, bo brzuch mi burczy. Na szczęście to jest ostatni odcinek dzisiaj. Mój do nagrania. Jeszcze muszę wyrenderować wam odcinek na jutro. Na pewno ten odcinek pojawił się w piątek. お前ら二人揃って随分と時代がかってんな。やっと見覚えになるかおや。カジラ王様の阿波野ってもんだ。かぐらいは知ってたろ。 お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。 極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしい。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえ時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備えを思うとるんやったら 俺に言い訳する前にさっさと掛かってきたらな。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうってやだな働いじゃん。 O! Będzie walka z tatuażem. そいつはさってるうちに俺の背中に背負った線をヘラく揺らせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。 相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのは好きだから殴った。根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽
楽に生きるのは楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねん。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。Czeka mnie walka. Okej. Okej, te walki są zwykle, powiem wam szczerze, dość dziwne. Z racji takiej, że zwykle mam hity na dużym poziomie i walki szybko kończę. Mimo, że to są przeciwnicy bossowie. No tak są określani według mnie, według tego ile oni mają życia, jak oni są przedstawiani. To właśnie to są dla mnie teoretycznie najłatwiejsze walki. Tylko trzeba QTE trafiać. Tak jak nie, albo nie trafiać tak jak teraz, gdzie tracimy połowę życia w QTE. Ale walki są łatwe, bo one mają w sobie QTE, które można bardzo łatwo rozwiązać, jeżeli się dobrze przyjrzy i dobrze trafi z klawiszem, bo klawisze są niestety czasowe. Uleczmy się trochę. Weźmy sobie nasze jedzenie na wynos. Raz, ile to było? Raz, dwa, trzy. Ok, teraz 2, 3. Raz, 2, 3. Wstaniemy i ok. Pojawi się, nie wiem kiedy się pojawi ten wskaźnik hitu. Ale to Hiroki Awano już prawie ginie. Okej, pokonany. されてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。そないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が
男の最高の生き様やと気がついたい。ラッキーなんだな。あ、ヒットン。I ochronił nas przed strzałem. Oh my god. てめえや、男二人腹割ってる時によ、部外者、余計。Dobra, bo trochę się ścina. Dźwięk przebija.Idzie, mały.こうまで俺に立てついてくるとはな。マジバ。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。シマルも消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島、宗平。そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んでるわ。どうじめ。なぜ walka z ラオグワイ。Będzie ta taka scena? Będzie. Jestem tego pewien, że będzie taka scena wstępu, jak była w pierwszym, w pierwszych z tym samochodem, z tym motocyklem na przykład. Okej. Troszkę tej walki będzie.Troszkę tej walki będzie. O, troszkę. Trudna. Dobra, QTE. Musimy pamiętać, które klawisze. E. Okej. Okay. Pamiętać klawisze dobre wyciągać. A, teraz strzela, więc teraz już będzie trudniej. Póki nie pozbędziemy go życia na tyle, żeby włączył się kolejne QTE, będzie strzelał. I to jest najpierw pewniej będzie moją porażką. W tym stylu walki, bo weźmy. Nie no, chciałem sprawdzić breakdance, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. O, kolejny QTE. Okej. Dobra, lecimy dalej. Teraz jakiś będzie klawisz, czy. Jest. Okej.Okej, walczymy kolejnym stylem walki. Będziemy tak się przenosić z miejsca na miejsce.
Okej, chyba ostatni będzie, jak będzie mu połowa życia zwykłego zostanie, to będzie chyba ostatnie QTE. Tutaj w jego przypadku jest QTE więcej, bo też dłużej, po pierwsze miał więcej życia, a po drugie też jemu nie odbieram tak łatwo życia. Escape? Musimy się uleczyć. Okej, póki możemy, bo później nie będzie możliwości. Jak stracimy połowę życia, no to nie będzie możliwości. Lagway. Dobra, pokonany. Ktoś myślał, że cię cały czas całe życie obroni? No, teraz pistolet wyciąga. Strzelaj sobie. O, strzelił ktoś do niego. Kto to? O, Sera. To było dziwne. Sera zamiast pojawić się na statku, pojawił się tutaj. Czeka nas walka jeszcze z jako Kiru. Kiryu Kazuma ka. Narodo. Kazuma no kashira ga migonda wake da na. Motto hayaku omae no sonzai ni kizuku beki datta yo. Tada no wakazou ga. いつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが
極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で道島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた大義士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。なんとでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。Ciekawa nas walka, ale to jest problem taki, że jest już ponad godzinny odcinek. Będę musiał zrobić cięcia. Podzielone będzie na dwa. Umyję takie zanęda. Umyję okurzy. Kazam okłady. Ora. Dojima na ryuni nar. Olewa sonna katagakiwa irane.だが竜は一匹でいい。ああお前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。Czeka nas walka z nim. Problem taki, że prawie mi się miejsce kończy na dysku. Miałem 66 giga, ten odcinek będzie ważył ze 100 giga. Mam nadzieję, że tą walkę... O nie, fioletowy aż. Że tą walkę dość szybko skończę. Jako, że tu nie ma... Powiem wam szczerze, jak jej skończyć inaczej niż za pomocą... innych stylów walki niż bestii, ponieważ bestia nie jest przydatna w tym momencie. Nie mamy żadnej obrony przed żadnego plusów dla bestii, dla walki bestii, stylem bestii, ponieważ nie mamy żadnych stołów, krzeseł, kijów, czy tam kiji, nie wiem jak to wymówić. Po prostu nie mamy czegoś, co możemy podnieść. Za pomocą tego uderzać. Chyba, że tego nie widzę po prostu. Jak zejdziemy na dół, to powinno być, ale...
zejdziemy na dół, dobra. Teraz zmiana stylu walki. I teraz już będzie. Pokonany będzie. O, też walczy. On walczy z tymi stylami co my. Bo on jest też smokiem, więc. Okej. Dobra. Weźmy inwentory. Leczenie. Fajnie. Bardzo dużo nam leczenia dodało. Dobra. Teraz nam trochę więcej dodało leczenia. Ale generalnie mam mało życia. Mało życia. Mało miejsca na dysku mam. Mało pomysłu, jak podzielić ten odcinek, żeby nie był zbyt długi. Będzie. Od razu wam mówię, że ten odcinek, jeżeli będzie podzielony, to będą te odcinki wrzucone w jednego dnia, tylko po prostu po. Przykładowo, jeżeli odcinek będzie o. Pierwszy odcinek będzie o 15, to kolejny pojawi się tyle minut później. Teoretycznie, bo jeżeli będzie na przykład 31 minut, to wtedy pojawi się 45 minut później. Czy tam 40. Tyle minut później, teoretycznie, ile będzie. Ej. Ile będzie odcinek trwał poprzedni, czyli. Poprzednia część tego odcinka, to jest odcinek końcowy. Okej. Dobra. Tak, tak. I ostatnia. Weźmy Brawlera, bo on ma ten szybki styl. Znaczy ten czerwony styl. Weźmy po prostu ten styl, który jest niebieski. Nie pamiętam, możliwe, że gdzieś pisze, jak pisało. No, nie sprawdzałem tego nigdzie. Jak walczyć pomiędzy stylami. Na Wikipedii nie sprawdzałem, bo nie chciałem spoilerować sobie zbytnio. Ale pewnie pisze, że który kolor styli, jaki kolor stylu jest najlepszy na jaki kolor. Pewnie to działa właśnie trybem eliminacji, jak macie w kamień, papier, nożyce. Że wszystko jest dobre na wszystko, że przykładowo, nie wiem, niebieski jest dobry na czerwony, czerwony jest dobry na żółty, a żółty jest dobry na niebieski. No to jest oczywiście przykład, bo nie wiem, jak to jest rozwinięte. Że da się pokonać, ale jest trudniej walczyć danym stylem, tylko że najlepszym sposobem, tak jak macie w Pokemonach przykładowo. Okej. Mamy walkę pięściami. Ej, Q. To miało być Q, a ja nacisnąłem walenie. Tak. Teraz będzie znowu. Jak zniknie, to nie naciskam już nic. Co będzie? Ej, znowu pomyliłem klawisz. Zobaczmy, czy w ogóle możemy się. Nie możemy. Musimy walczyć. Trzeba patrzeć na klawisze, dobra. Patrzmy. Okej. Dobra, teraz dobry. Zwiejemy mu. Naciskać musimy. To będzie tak. Ta walka tak będzie trwać, że będziemy naciskać, będziemy uciekać przed ciosem. Który? Naciskamy E. I walka, i kolejne ciosy. O, teraz jest cios mocny. Okej, już jest wykończony. Wyrzucone zostanie? Nie. Ale udało się, dobra. Pokonany. Huh, udało się go pokonać. じゃねえってことだ。お前も
風間も、そして女も、必ず殺してやる。立花のようにな。Będzie mu wymierzał ciosy ze wszystkich. Jestem co zrobić, czy... A nie. Niszki go broni. Koe-chan... Narane... Sono issen koe-chimattara... Modotte korarenaku naru... Koitsu koroshita toko de... Nan ni mo narane daro ga! に先は死んじゃねえよ兄弟踏みとどまれいつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たらそん時は俺も一緒に越えてやるだから錦Tak się kończy przygoda na statku. Zobaczmy, jak się skończy tutaj. Soicra o... ...korosu no ka, Majima? Atarimai. Koicra ga oru kageri, ano ku wa... ...itsu made mo nerawareru ni. Zenbu shimai ni suru ni wa...ここで殺すしかない。やるよ。殺すんや。俺がこいつらを。誠の代わりに。彼女がそれを知ったら。苦しむだろうな。何。感謝するかもしれん。謝るかもしれん。だが。いずれ彼女は必ず苦しむ冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にないお前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせんじゅんじゃもう終わり
わったんだ、マジマ。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を？何言ってる。女が生きているのか、バカな。それじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、マジマ。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと？No i zostało mi 7 giga. Mało miejsca. A tutaj są sceny. Czekajcie. Możemy to spauzować? Możemy. Dajcie mi chwilę, ja zaraz dozwrócę. Dobra, jestem. Mam nadzieję, że wystarczy tyle miejsca, ile zrobiłem. Sano. Shimano no kiodai ni ai ni kita no ka? Oyaji, orun yaro?話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長？近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、
楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島、親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。No, zobaczmy co jeszcze będzie, bo już jest nawet półtora godziny, więc... Miesiąc później, Toyo Clan Offices Assembly. Zainan datta na Dojima. Awa no gashi ni... Kuze to Shibusawa mo satsu ni pakurareta. Kazama ga musho kara modotta tokoro de... Ima no Dojima gumi wa...カムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。
承知の通り、先代が亡くなって以来、東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は。そうか。おやすさんには俺がこれから言うこと分かるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい、キリュウ、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山くん、急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？
件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来たろ。ありがとうよ。なんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！てめえ！ほら行くぞ。いいな。Dobra, czyżby się już gra skończyła? Tak. Nanda, sono hentego na jacketto.
グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの町で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。ふん、あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。な。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ、君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。いた、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。このアマ、下手に出てりゃ息になりやがって。あ、兄貴。
んです。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何よ、急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん、惚れとんのか、俺とらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない、彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。No i trochę to trwa, przepraszam was bardzo, że mówię w trakcie sceny, ale...
Najgorsze będzie na to dzielenie tego odcinka, powiem wam szczerze. Już tak, w końcu. Powiem wam szczerze, to było długie zakończenie, bo jedno z bardziej długich zakończeń w moim karierze, moim gracza. Długie zakończenie z racji takiej, że dużo filmów, dużo scen filmowych, plus też troszkę tej historii było. Trzeba, już będę miał problem z dzieleniem tego odcinka, bo dużo się działo w tym odcinku, dużo mówiono, będę musiał postarać się popytać osoby teoretycznie, jak warto podzielić taki długi odcinek, ponieważ godzina 46 minut i brakuje mi jeszcze prawie miejsca, bo jest 18 giga wolnego, miałem ponad 60 plus dodane 30, więc 90 giga prawie zajął ten odcinek. Około 70-80 giga, więc naprawdę dość dużo, dość sporo zajął ten odcinek. Co dalej planuję? Planowałem teoretycznie nagrać Skyrima, ale tu względy niefabularne, nie będzie fabularna gra, tylko będzie pozafabularna. Będzie fabularna gra, ale będzie na modach, tak jak był Fallout 3 u mnie. Będzie dużo łatwiej, dużo więcej będzie tych modów, będzie lista specjalnie zrobiona, na razie jeszcze robię przegląd. Dużo się działo w tym odcinku, dużo się działo ogólnie w Yakuzie. Chcę odcinek nazwać tak jak nazwałem, znaczy chcę odcinek nazwać Le Grande Finale. Nie wiem jak to się dokładnie pisze, chodzi mi o wielki finał w języku włoskim, francuskim, coś takiego. Napisy się skończyły? Zobaczmy, czy w ogóle napis tak. Dojima, Family Patriarch, sorry, Dojima, bez Guardian of the Joyous Clan, Chaiman of Sera. But soon falls from grace. His Captain Sindar Kazama assumes the fact control of the family, leaving Dojima languish his glorious past. On the stormy ride, 1995, should Gonshot ranks out the Dojima family. Tutaj jest pokazane, co się działo później. Following, na polityczne koneksje. Tak, generalnie nie wiem tak naprawdę jak się, w jakich latach dzieje się druga część. Pierwsza część, jeżeli chodzi o numerację, to jedynka po prostu, jedynka, czyli Yakuza Kiwami. Więc Będziemy odkrywać tą grę w kolejności. Yakuza Kiwami się też pojawi. Będzie ona odgrywana w kolejności kolejnej. Zobaczymy jak będzie wyglądać. Jeżeli będzie wstęp długi, tak jak w następnej grze, czyli w Yakuza Kiwami będzie długi koniec, tak jak teraz, to będę raczej starał się sceny nie wycinać, O, nawet mi ekran zniknął, mam nadzieję, że się nie wyłączyło nagrywanie. Nie będę scen wycinał Akita niż Shikiyama. Proszę, chodzi mi o to, że będę po prostu w momencie, gdy będzie możliwość pauzowania gry, będę kończył odcinek i nagrywał nowy. Bo nie będzie to sensu. I tyle. Millennium Tower pojawił się tam. Ciekawe jest, co się właśnie będzie dziać w kolejnych częściach Yakuzy. Nigdy nie grałem, mówię, w Yakuzę wcześniejszą. Ciekawe, powiem wam szczerze, ciekawa jest to ostatnia scena z Gromadzimą. Ciekawe jest, czy ona poznała go, tylko nie chce się do tego przyznać. Przyznaję się na samym końcu, czego poznała, chociaż no wiecie, jeżeli ona jest niewidoma, nigdy nie widziała go, tak? Po głosie go mogła ewentualnie poznać. Ale on nic nie mówił, tak? W momencie, gdy go chcieli przedstawić, on uderzył.
O, Kiru spędził 7 lat w więzieniu od 95 roku. Powiem wam szczerze, no teraz jest kompletnie napisy. Powiem wam szczerze, gra się zakończyła do mnie dość... Spodziewałem się tego, jakby do zakończenia ogólnego w ten sposób. Nie spodziewałem się, że nie zakończy się ona tragicznie dla większości tych, których... Tych, których nam przeszkadzali, mówię tutaj o kierownictwie Toyo Clan, chyba, jeżeli się nie mylę, czy tam Dojima Family teraz, nie jestem pewien. Przepraszam, mówię też o tym, jak zakończyło się to Goro Majima, że zmienił jednak swój wygląd. Chyba mogą się tego spodziewać, nie wiem, szukając sobie artworków, było można zauważyć osoby, ale jestem trochę zdziwiony, że zmienił swój styl. Z jednej strony logiczne, wiecie, historia potoczyła się tak, że on prawdopodobnie przestał być kierownikiem tych wszystkich swoich, jeżeli został włączony do tego starego klanu, to właśnie potoczyła się historia tak prawdopodobnie, że został, przestał być kierownikiem Grand Cabaret. Nie rozwiązaliśmy też jakby dość problemów wszystkich, na przykład w Revitalization Program, jako kieru nie bawiliśmy się zbyt długo. Jako kieru nie bawiliśmy się zbyt długo w rewitalizację tego całego terenu, czyli wykupywanie budynków i naprawianie i inwestowanie w nie. Nie bawiliśmy się też zbyt długo w inwestowanie w kluby nocne, dlatego że to na odcinkach, nie chciałem tego zbytnio na odcinkach robić, poza odcinkami też nie chciałem tego robić, nie chciałem tego robić poza odcinkami, dlatego że chciałem wam wszystkie sceny fabularne z tych DLC, przepraszam, z tych dodatkowych zajęć pokazywać, ale nie pokazywałem wam z racji takiej, że nie chciałem też tego pokazywać, nie chciałem odcinków po prostu przedłużać odcinków, dlatego też to wyglądało dziwnie. Bo z jednej strony chciałem to pokazywać, z drugiej strony nie. Jak mówiłem, kolejnym planem było nagranie Skyrima. Tu problem jest taki, że boję się, że Skyrim znowu mi zajmie zbyt długo czasu. Nie będę miał czasu na nic innego, też spóźnienie z odcinkami będzie i tak dalej. Do Skyrima podeszedłem tak, że wczoraj, dla mnie to jest wczoraj, czyli w poniedziałek. No nie, już przedwczoraj, bo to jest trzecia godzina, jak ja to nagrywam, ale w poniedziałek nagrywałem, w poniedziałek zrobiłem sobie stream od 17 bodajże do 21 ze Skyrima. Pobiegałem trochę w ciągu 5 godzin, mało zrobiłem w tym Skyrimie, ale generalnie pobiegałem trochę, porobiłem trochę rzeczy, ponaprawiałem też, poszukałem trochę modyfikacji, poaktualizowałem modyfikacje. Około nawet 3 godziny mi zajęło sama aktualizacja modyfikacji i naprawianie ich, żeby działały. Więc naprawdę dość długo to zajęło mi walka z modyfikacjami, że tak powiem. Później dość długo mi zajęło samo ogarnianie modyfikacji. Też zajęło mi gdzieś 20 minut. Naprawdę zacznę na niedomyślnym starcie w Skyrim, jeżeli bym nagrywał, a na starcie alternatywnym. Teraz nie wiem jakim, bo jest kilka do wyboru. Zobaczę jakie są do wyboru. No i zacznijmy w ten sposób. Mam nadzieję, że dźwięk był ok w tych ostatnich odcinkach, bo na początku odcinków był dźwięk ok, chyba się nie, jeżeli się nie mylę. Później pojawił się problem z tym dźwiękiem, że był zbyt głośny. Później pojawił się problem, że zbyt cichy. I to był największy dylemat w ciągu nagrywania Jakuzy. Jak ustawić ten dźwięk, żeby pasował idealnie? Z jednej strony nie chciałem go mieć zbyt głośno.
Z racji takiej, że nagrywanie Yakuzy... Też powiem tak, odszumienie mikro też, moje podbicie mikro też zmniejsza dźwięk gry. Też robiłem kaczką, ja to nazywam WZ kaczką, ale chodzi o to, że po prostu automatycznie ściszało grę w momencie, gdy ja mówię. Więc z problemem było to stosowanie gry na tyle głośno, żeby wszystko było ok. Później zrobiłem tą grę, że była głośno bardzo, ale problem było to właśnie, że była zbyt głośno. Mówię tutaj o późniejszym okresie czasu. Teraz w ostatnim okresie czasu była gra znowu zbyt cicho. Muszę naprawdę w kolejnych odcinkach, w kolejnym jakby tutaj podejściu do takich gier, muszę nagrać jeden odcinek testowo. Przejrzeć sobie wszystkie możliwe rzeczy z danym odcinku, na przykład jeżeli będzie walka, to dźwięk z walki i tak dalej. Wtedy zdecydować, czy jest gra za cicho, czy za głośno. Jeżeli będzie za cicho, zgłośnić troszeczkę, nagrać testowo, ale już dużo, dużo krótszy odcinek testowy, jak dźwięk się prezentuje. Na przykład, jeżeli był Skyrim, to w czasie rozmowy. Później sprawdzić to, jeżeli będzie dopasowane w 100%, nie zmieniać już nic, wtedy grać takim ustawieniem, jakie jest. Zobaczmy jeszcze te końcowe sceny. Tak, Empty Lot i przyszła na miejsce, gdzie zabito jej brata, znalazła jej swojego brata martwego.全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。 シュコロマジマ。でも一人だけ。まだ俺を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。 Coś dziwnego. Powiem wam, że to jest dziwne. Czyżby Goro Majima zostawił ten telefon tutaj? Zawijał oczywiście, ale raczej nie telefon, coś innego. Bo w tych czasach już jeszcze telefonów nie było. Zegarek. Jej zegarek. Tylko nie wiem, czy to... Nie wiem, może... Jednak Tachibana tutaj kazał zostawić wcześniej ten zegarek. I wcześniej jak żył oczywiście. Naprawdę to jest ciekawe, kto zostawił ten zegarek, bo to dla mnie jest zagadką. 14 giga zostało miejsca na dysku, naprawdę. Odcinek potęga.
O, Kiru. Spotykają się oboje, Kiru i Goromajima. Rozśmieszył mi to, ta mina. Ale powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony swoim ostatnim odcinkiem. Nigdy, jeżeli chodzi o nagrywanie Yakuzy, nie udało mi się dotrwać do 4 odcinków. To są łącznie 4 odcinki. Patrzę na to względem długości. Po 30 minut odcinek, to są 4 godziny. I nigdy mi się nie udało 4 godzin odcinka nagrać. 4 godziny, tylko 2 godziny. Nigdy mi się nie udało. O, Premium Adventure Mode. I. Okay. Dobra. Wracamy do menu. Dural Yakuza Use Gamepad. Tutaj jest scena początkowa, której nie widzieliście, pa. I cóż, w tym miejscu dokończył ten odcinek. Bardzo długi odcinek. Mamy New Game Plus. Mogę zacząć od początku. Dobra. W tym miejscu będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych seriach. Mam nadzieję, że zakończenie się podobał. Do kolejnych seriach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa. Aha, ciekawostka. Prawdopodobnie sprawdzę ten New Game Plus. Mam nadzieję, żeby działa tak jak w większości gier, czyli zatrzymujecie cały ekwipunek, czyli wszystko z umiejętności zatrzymujecie przykładowo, czy tam ekwipunek, a przeciwnicy są po prostu trudniejsi. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, cześć, pa.